Raport o stanie województwa małopolskiego za 2019 rok to jeden z najważniejszych punktów majowej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego. W trakcie zdalnych obrad informacje o kondycji samorządu przedstawił marszałek Witold Kozłowski. Drugim ważnym zagadnieniem było sprawozdanie z pracy Zarządu Województwa Małopolskiego za ostatni miesiąc. Również w informacji o działalności zarządu między poprzednim sejmikiem, a obecnym przedstawiłem dość szeroką informację na temat Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W wystąpieniu była mowa o szeregu działań, które podejmuje województwo małopolskie, aby przeciwstawić się skutkom COVID-19. Jedno z nich dotyczy długofalowych planów zabezpieczenia szpitali i wyposażenia ich w potrzebne środki ochrony osobistej. Podjęliśmy decyzję o tworzeniu małopolskiego magazynu rezerw, który będzie zlokalizowany, jest zlokalizowany w szpitalu Babińskiego i tam też te wszystkie zakupy duże dotyczące środków ochrony osobistej są składane. One będą służyły na wypracowanie takiej sytuacji, w której szpitale będą posiadały 30-dniową rezerwę i z tej rezerwy dyrektorzy będą zobowiązani, pod żadnym pozorem nie będzie można zejść poniżej. Informował marszałek Kozłowski w swoim wystąpieniu. W trakcie sesji przyjęto też oświadczenie z apelem o wsparciu małopolskiej turystyki. Przyjęliśmy również oświadczenie w sprawie poparcia apelu Związku Gmin i Powiatów Małopolskich skierowany do rządu w sprawie, najogólniej rzecz mówiąc, wsparcia dla sektora branży turystycznej. My chcemy, żeby to było przede wszystkim wsparcie promocyjne ze strony rządu branży turystycznej w województwie. No, branża turystyczna w województwie to jest 9% PKB, to jest znaczący wkład i chcemy, można powiedzieć, tą drogą starać się pomóc. Dodajmy, że połowę, bo 16 głosowanych w trakcie sesji zagadnień dotyczyło powołania i odwołania rad nadzorczych w placówkach medycznych. Dla dwóch szpitali uchwalono też statuty. W sumie porządek obrad obejmował ponad 30 punktów. Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego na majowej sesji obradowali ponad 4 godziny. To posiedzenie odbyło się zdalnie.